Budżet obywatelski to sposób planowania oraz konsultowania zadań finansowych ze środków publicznych, a realizowanych przez Urząd Miasta lub podległe mu jednostki. Jego cechą charakterystyczną jest to, że mieszkańcy tworzą, zgłaszają i wybierają w głosowaniu projekty związane z funkcjonowaniem swojej dzielnicy lub miasta. Proszę powiedzieć, jak prezentuje się tegoroczny budżet obywatelski w Chorzowie? W głosowaniu mieszkańców wyłonionych zostało aż 16 inwestycji, po dwie w każdym okręgu, zarówno inwestycyjna, jak i społeczna. Bardzo cieszymy się, że z roku na rok rośnie zainteresowanie tym budżetem. W tym roku w głosowaniu wzięło udział ponad 6 tysięcy mieszkańców. Więcej kobiet czy mężczyzn? Jak się przedstawiają te dane? To już taka statystyka, która utrzymuje się od kilku lat, że zdecydowanie chętniej głosują panie. No i najchętniej osoby w przedziale wiekowym od 34 do 44 lat. Które inwestycje będą realizowane w mieście, na co stawiają mieszkańcy, co jest potrzebne w poszczególnych dzielnicach? Najwięcej głosów zdobył remont sali gimnastycznej, w której trenuje Stowarzyszenie Spartan, czyli mówimy o tej sali gimnastycznej przy ulicy Powstańców. Tam rzeczywiście widzieliśmy olbrzymią mobilizację wśród wnioskodawców i ten projekt zdobył ponad 3000 punktów. Przypominamy, że każdy z mieszkańców miał do dyspozycji 10 punktów. Z takich ciekawszych propozycji, które wygrały tegoroczny budżet, to na pewno ogród botaniczny, który powstanie w Parku Róż. Przypomnijmy jeszcze, ile wynosi chorzowski budżet obywatelski, no i które z tych inwestycji będą najbardziej kosztochłonne? Budżet obywatelski wynosi ponad 3 miliony złotych w Chorzowie. Mamy taką zasadę, że im większe zainteresowanie mieszkańców budżetem obywatelskim, rośnie też pula, którą przeznaczamy do budżetu obywatelskiego, więc w przyszłym roku na pewno też tych środków będzie więcej. W każdym okręgu realizujemy projekt inwestycyjny za ponad 300 tysięcy złotych oraz projekt społeczny za 30 tysięcy złotych. No i wszystkie zwycięskie inwestycje będą mniej więcej w granicach tej kwoty. W Chorzowie budżet obywatelski wprowadzono po raz pierwszy w 2013 roku i z roku na rok wzrasta zaangażowanie mieszkańców w jego realizację.